Kolejna niewyjaśniona sprawa sprzed lat. Zbrodnia z Archiwum X. Morderca podstępnie wszedł do domu ofiary. Do dziś nie wiemy, jaki był motyw zabójstwa. Dysponujemy portretem pamięciowym oraz narzędziem zbrodni. Sprawca pozostawił po sobie wiele śladów, ale czy to wystarczy, aby rozwiązać sprawę sprzed ponad 30 lat? Dom na Saskiej Kępie przy ulicy Szczuczyńskiej. To właśnie tutaj mieszkają wówczas Małgorzata oraz Aleksander Grabiński. On przedstawiciel techniczno-handlowy w szwajcarskiej firmie, która ma oddział w Warszawie. Ona tłumaczka języka angielskiego, redaktorka i korektorka tekstów. Małżeństwo żyje ze sobą zgodnie od 5 lat. Wśród sąsiadów i znajomych cieszą się dobrą opinią. Brak konfliktów, wrogów oraz większych problemów. Pną się po szczeblach zawodowej kariery. Dzięki temu nie mogą narzekać na brak pieniędzy. W środowisku uważani są za ludzi zamożnych i szczęśliwych. Mamy 9 maja 1985 roku. Dla Aleksandra to ważny i pracowity dzień. Tego dnia do jego firmy przyjeżdżają goście z zagranicznej delegacji. Mężczyzna ma przed sobą długogodzinne negocjacje. Wychodzi po godzinie 8. W domu zostaje Małgorzata. Pracowała w wydawnictwie warszawskim. Zazwyczaj swoje obowiązki wykonywała właśnie w domu. Tego dnia nie spodziewała się żadnych gości. Nie miała żadnych większych planów. Jednak po godzinie 9 do domu Grabińskich puka nieznany i do dziś niezidentyfikowany mężczyzna. Małgorzata dobrowolnie wpuściła do domu swojego późniejszego oprawcę. Mamy godzinę 9:15. Małgorzata zasiada przed biurko i zabiera się za korektę tekstów literackich. Po kilku minutach w mieszkaniu rozlega się dzwonek do drzwi. To nieznany mężczyzna. Informuje, że przyszedł z zamówionym lakierem do malowania krat okiennych. Tłumaczka nie ma pojęcia, o co chodzi. Para co prawda w najbliższym czasie planowała dokonać odświeżenia okien i krat, ale jak dotąd podczas rozmów nie pojawił się wątek zakupu lakieru. Może Aleksander załatwił taki towar, a potem kompletnie wypadło mu to z głowy. Małgorzata postanawia wpuścić do środka nieznajomego mężczyznę i zadzwonić w tej sprawie do męża. Późniejsze oględziny miejsca zbrodni potwierdzają, że nie doszło do włamania. Sprawca musiał zostać wpuszczony do środka przez domownika. Mężczyzna nie wzbudzał więc żadnych podejrzeń. Był wiarygodny i przekonujący. Już wtedy wiedział, w jakim celu się tam zjawił. Już wtedy wiedział, że kobieta zginie. W siedzibie firmy technicznej na Żoliborzu, w której pracuje Aleksander, rozlega się dźwięk telefonu. Lakier? Jaki lakier? Wiesz co, nie mogę teraz za bardzo rozmawiać. Za chwilę do ciebie oddzwonię. Rozmowa trwała około 20 sekund. 4 minuty później Aleksander kończy spotkanie i oddzwania do Małgorzaty. Tym razem słuchawkę przejmuje tajemniczy mężczyzna. Jednak znów nie udaje się ustalić szczegółów. Ponownie jest zmuszony nagle zakończyć rozmowę, ponieważ kontrahenci z zagranicy zwracają się do niego z ważnymi pytaniami. Prosi o chwilę cierpliwości. Obiecuje zadzwonić ponownie za kilka minut. Nieznajomy jednak mówi, że się śpieszy. Proponuje, że zostawi lakier w mieszkaniu, a na piśmie wyjaśni, o co chodzi. Akceptuje ten pomysł i kończy rozmowę. Wówczas nie zdawał sobie sprawy, że słyszy głos zabójcy własnej żony. Grabiński dopiero po kilku godzinach ma chwilę, żeby oddzwonić. O 14:00 telefonuje do Małgorzaty, jednak ta nie odbiera już telefonu. W słuchawce słyszy tylko głuche milczenie. Jest zdziwiony, ponieważ kobieta nie planowała wyjść z domu, ale nie wzbudza to jego niepokoju. 2 godziny później próbuje zadzwonić po raz kolejny. Jednak ponownie nie udaje mu się dodzwonić. O 17:15 kończy pracę. Jedzie od razu na Saską Kępę i kilkanaście minut później wchodzi do mieszkania. Drzwi nie są zamknięte na klucz.
To zaskakuje mężczyznę, ale nie wzbudza większego niepokoju. Swoje kroki kieruje do salonu i tam dostrzega leżące na podłodze ciało. Mężczyzna jest w szoku. Początkowo ma nadzieję, że kobieta zasłabła, ale dookoła jest mnóstwo krwi. Na szyi widoczne są rany cięte. Małgorzata ma wykręcone do tyłu ręce, które związane są białym sznurkiem. Uwagę przykuwa także leżące niewiele dalej narzędzie zbrodni. Na miejsce przyjeżdża milicja i pogotowie ratunkowe. Rozpoczynają się oględziny zwłok oraz miejsca zdarzenia. Nie ma wątpliwości. Kobieta została brutalnie zamordowana. Rusza śledztwo. W pięcioosobowym mieszkaniu państwa Grabińskich panuje względny porządek. Kilka drobnych przedmiotów zostało wyrzuconych z szafek, ale poza tym nie ma większych śladów plądrowania. Zabójca ściągnął z ofiary biżuterię. Obrączkę ślubną zdjął brutalnie, zostawiając przy tym obrażenia na palcu. Z mieszkania znika też kilka innych drobnych przedmiotów, a także pieniądze z sejfu. Grabiński nie ma pewności, czy wyjęło je przed śmiercią Małgorzata, czy zrobił to sprawca. Giną również dwa scyzoryki, na których znajdowało się logo szwajcarskiej firmy, w której pracował mężczyzna. Pomimo braku kilku przedmiotów w domu Grabińskich, milicjanci raczej sceptycznie podchodzą do założenia, że motywem zabójstwa był napad rabunkowy. Wygląda na to, że sprawca zabrał kosztowności tylko przy okazji. Przyszedł do mieszkania Grabińskich tylko w jednym celu. Aby zabić. Technicy znaleźli wiele śladów linii papilarnych. Udaje się zabezpieczyć 29 śladów, ale tylko 3 wytypowano później jako te, które prawdopodobnie należą do mordercy. Wśród nich były odciski na framudze drzwi. Nie znaleziono jednak śladów na słuchawce telefonu, a mamy przecież absolutną pewność, że mężczyzna przebywający w mieszkaniu przed śmiercią Małgorzaty trzymał w dłoniach słuchawkę. Musiał więc wytrzeć z niej odciski palców. Aleksander Grabiński przekonuje, że w ostatnim czasie nie pojawiały się żadne sygnały, które mogłyby zwiastować niebezpieczeństwo. Żadnych głuchych telefonów, pogróżek ani nieznajomych osób, które kręciłyby się w pobliżu domu. Zachowanie Małgorzaty również nie wskazywało na to, aby czegoś lub kogoś się obawiała. Nie miała żadnych wrogów. Małżeństwo nie miało problemów z prawem. Nie obracali się w środowisku niebezpiecznych osób ani nie mieli żadnych zobowiązań finansowych. Śledczy przystępują do przesłuchania sąsiadów. Jednak ani obcokrajowiec, który wynajmuje mieszkanie obok, ani inni lokatorzy z innego numeru nie wnoszą nic nowego do sprawy. Nie słyszeli niepokojących dźwięków, ani nie widzieli w tym czasie podejrzanych osób. Milicja na celownik bierze męża zamordowanej kobiety. Jednak Aleksander ma żelazne alibi. Był w tym czasie w pracy i może to potwierdzić wiele osób. W dodatku nie miałby przecież żadnego powodu, aby zabić żonę, którą bardzo kochał. Najważniejszym elementem w tej sprawie wydaje się być ten tajemniczy mężczyzna z lakierem. Podczas rozmowy telefonicznej powiedział, że zostawi lakier w mieszkaniu wraz z dołączoną wiadomością. Jednak w mieszkaniu Grabińskich niczego takiego nie znaleziono. To pozwala przypuszczać, że lakier był tylko pretekstem, aby wejść do środka. Jednak jeżeli sprawca był już we wnętrzu, dlaczego pozwolił kobiecie na wykonanie połączenia, a co więcej zgodził się na rozmowę z Aleksandrem? Mężczyzna słyszał przecież jego głos, a to mogło pomóc w jego ewentualnej identyfikacji. Milicja twierdzi, że zabójca chciał mieć absolutną pewność, że podczas dokonywania zbrodni do domu nie wejdzie któryś z domowników. Podczas oczekiwania na kolejne połączenie miał kilka minut na rozmowę z Małgorzatą. Wystarczająco dużo czasu, aby zorientować się, ilu jest domowników oraz o której planuje wrócić jej mąż. Według śledczych, rozmowa z mężem miała dostarczyć sprawcy właśnie takich informacji. Należy zadać sobie pytanie, skąd sprawca wiedział o planowanym w domu Grabińskich remoncie? Małżeństwo rzeczywiście planowało odświeżyć ramy okienne oraz okna, ale nie zamawiali żadnego lakieru. Posiadali wystarczającą ilość. Zabójca musiał wiedzieć o tych planach i umiejętnie tę wiedzę wykorzystał.
przygotował się, aby nie wzbudzając żadnych podejrzeń, wejść do środka, a następnie zamordować Małgorzatę. Grabińscy szukali osoby, która mogłaby się podjąć wykonania takich prac. Małgorzata 3 dni przed śmiercią za pośrednictwem dobrego znajomego przekazała do spółdzielni rzemieślniczej ofertę pracy. Były tam również dane kontaktowe. Tego samego dnia, godzinę później, ogłoszeniem zainteresował się schludnie ubrany i kulturalny mężczyzna w wieku około 30 lat. Miał przydługie włosy. Zadeklarował chęć podjęcia tej pracy. Otrzymał od pracownic dane kontaktowe do Grabińskich, po czym opuścił budynek spółdzielni. Kobiety wspominają go jako osobę, która przykuwała uwagę nienaganną prezencją, łagodnym głosem i niepasującymi do fizycznej pracy dłońmi. Nie wyglądał na osobę, która miałaby mieć doświadczenie w wykonywaniu takiego rodzaju pracy. Najprawdopodobniej ten sam mężczyzna niedługo potem zadzwonił do Małgorzaty. Wypytywał o szczegóły pracy, o to ile okien należy odmalować oraz jaką technologią należy to zrobić. Gdy dowiedział się już wszystkiego, zrezygnował i zakończył rozmowę. Milicja stworzyła jego portret pamięciowy. Do dziś nie udało się do niego dotrzeć. Najprawdopodobniej ten mężczyzna zamordował kobietę albo ma związek z jej śmiercią. Nie było wątpliwości, że mężczyzna, który wszedł do mieszkania pod pretekstem dostarczenia zamówionego lakieru, jest poszukiwanym mordercą. Dysponowano również jego rysopisem, ale to wciąż za mało. Należy poznać jego motyw, dowiedzieć się, dlaczego dokonał tak brutalnej zbrodni na tak sympatycznej i bezkonfliktowej kobiecie, jaką była Grabińska. Z domu zniknęło co prawda kilka przedmiotów, ale śledczy wykluczyli motyw rabunkowy. W mieszkaniu zabezpieczono wiele cennych przedmiotów, których sprawca nie wziął ze sobą. Mowa tu o dużej gotówce oraz wartościowych przedmiotach. Do rabunku oczywiście doszło, ale nie był to główny motyw działania. Może sprawca zabrał ze sobą kilka drobiazgów tylko po to, aby zmylić śledczych. Motyw seksualny również został wykluczony już na samym początku śledztwa. Kobieta nie została zgwałcona, nie nosiła także obrażeń, które są typowe dla przestępstw seksualnych. Jedyna przesłanka przemawiająca za tą hipotezą to porozrzucana po pokoju bielizna, która została wyciągnięta z szuflady. Założono jednak, że działanie również było tylko próbą zmylenia tropu i odciągnięcia uwagi śledczych od prawdziwego motywu działania. Małgorzata miała być świadkiem w sprawie rozwodowej. Miała zeznawać przeciwko mężowi swojej przyjaciółki. Ten trop również został sprawdzony. Jednak ślady znalezione na miejscu zbrodni nie pasowały do podejrzewanego mężczyzny. Poza tym kobieta nie miała żadnych wrogów, którzy mogliby chcieć wyrządzić jej krzywdę. Nie rabunek, nie motyw seksualny, ani nie zemsta. Co w takim razie? Mamy jeszcze dwie hipotezy. Zacznę od tej mniej prawdopodobnej. To teoria spiskowa, która wydaje się być niemożliwa, ale mimo wszystko nie powinniśmy jej całkowicie wykluczać. Ta hipoteza ma związek z książką Igła. To powieść, która została przetłumaczona na język polski przez Małgorzatę. Małgorzata zajmowała się tłumaczeniami książek oraz korektą tekstów literackich. Jedną z przetłumaczonych przez nią pozycji była książka o tytule Igła, autorstwa Kena Folletta. Bohaterka tej powieści zostaje brutalnie zamordowana. Okoliczności zabójstwa są podobne do morderstwa, którego dokonano na tłumaczce Igły. Zadał pierwszy cios, ale nie trafił w serce, ponieważ poruszyła się w jego ramionach. Musiał też zacisnąć dłoń na jej gardle, żeby zdławić krzyk. Uderzył jeszcze raz, ale ona znowu się poruszyła i ostrze trafiło w żebro, raniąc ją powierzchownie. Zaczęła bardzo krwawić. Wtedy zrozumiał, że spartaczył całą robotę. Zawsze się tak działo przy chybionym pierwszym uderzeniu. Ścisnął mocniej jej szczękę, unieruchamiając głowę i zadał sztyletem cios, który rozerwał całe gardło.
Spekulowano, że powieść mogła wywrzeć na kimś tak wielkie wrażenie, że chciał odwzorować opisaną na kartach książki zbrodnię. Jednak nie znaleziono żadnych śladów na potwierdzenie tego wątku. Ostatnia hipoteza, która wydaje się być najbardziej wiarygodna, to fatalna pomyłka. W okolicy Saskiej Kępy mieszkała kobieta, która nazywała się tak samo jak nasza ofiara. Może więc doszło do fatalnej pomyłki. Sprawca dotarł do Małgorzaty Grabińskiej, mieszkającej w Warszawie, ale nie do tej Małgorzaty, o którą mu chodziło. Dlaczego jednak ta inna Małgorzata miałaby zostać zamordowana? Otóż była to synowa znanego warszawskiego prawnika, który angażował się w procesach politycznych. Czy zatem służba bezpieczeństwa chciała w ten sposób dać do zrozumienia, że niektórych spraw lepiej nie podejmować? Warto zaznaczyć, że 4 lata później doszło do zbrodni dokonanej na matce innego znanego prawnika, który również angażował się w ten sam proces. Czy był to przypadek? Czy może hipoteza mówiąca o zbrodni dokonanej przez pomyłkę jest prawdziwa? IPN badając tę sprawę nie znalazł żadnych dowodów na potwierdzenie takiej wersji zdarzeń. Jednak Aleksander Grabiński do końca życia zakładał, że jego żona zginęła przez zbieżność nazwisk. Więcej o sprawie na Kryminatorium, czyli najpopularniejszym podcaście kryminalnym w Polsce. Kryminatorium znajdziecie m.in. na Spotify w zakładce podcasty. Tam omawiam dokładnie każdą z hipotez oraz przedstawiam wiele szczegółów, o których nie było mowy w filmie. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Jak widzicie, wątków i hipotez w tej sprawie jest wiele. Pewne jest natomiast to, że zabójca przyszedł do domu ofiary tylko w jednym celu, aby zabić. Był dobrze przygotowany. Wziął ze sobą lakier, aby uśpić czujność kobiety. Aleksander Grabiński marzył o tym, aby ta sprawa została wyjaśniona. Wspominał, że jest pewny, że to służba bezpieczeństwa odpowiada za tę śmierć. Niestety jego marzenie nigdy nie zostało zrealizowane. Mężczyzna zmarł kilka lat temu. Kto wie, może ten film ogląda osoba, która ma jakieś informacje, które mogłyby wnieść coś nowego do śledztwa. A może słowa, które teraz wypowiadam, usłyszy sam sprawca, albo osoba, która takie zabójstwo zleciła. Śledczy mają na rozwiązanie tej sprawy jeszcze kilka lat. Później sprawa zostanie przedawniona i nawet jeżeli uda nam się poznać prawdę, to sprawca i tak pozostanie bezkarny. Thank you.